Halo? Halo? Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy. Dzisiaj, słuchajcie, chciałabym Wam pokazać 10 produktów, takich 10 perełek drogeryjnych. Większość z tych produktów już znacie, bo one się przewijały na moim kanale, ale stwierdziłam, że warto będzie zrobić taki filmik zbiorczy, w którym Wam pokrótce o tych produktach opowiem. Produkty drogeryjne, produkty tanie, 10 produktów do 30 zł. Także jeżeli jesteście zainteresowani, no to oczywiście zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej i już bez zbędnych wstępów, bez czerwonych dywanów. Także co ja tutaj mam? Słuchajcie, pierwszy z tych ulubieńców to jest po prostu ulubieniec ulubieńców i powiem Wam teraz z ręką na sercu, że to jest najlepszy puder, jaki kiedykolwiek miałam i najlepszy puder, który obecnie znajduje się w mojej kolekcji, a mowa tutaj o pudrze Vibo Mood, czyli o tym pudrze do bakingu. Teoretycznie jest on pudrem do bakingu. Ja oczywiście go używam także w innej roli, bo nakładam go na całą twarz. Wielokrotnie o nim mówiłam. On jest dostępny oczywiście w Rossmanie z najnowszej w najnowszej kolekcji Vibo Mood i kosztuje 29,99, także załapał się tutaj rzutem na taśmę do naszego rankingu. No i co on robi? On pięknie wygładza twarz. Twarz wygląda przepięknie. Matuje, a mam go dzisiaj też na twarzy nawet. Matuje. Nawet jak są wysokie temperatury, to daje radę. Jedyny minus jest taki, słuchajcie, że on jest niestety trudno dostępny. Można sobie ustawić powiadomienie na stronie Vibo i tak też uczyniłam, ale wiecie, on się rozchodzi po prostu jak ciepłe bułeczki. Nawet nie zliczę, ile Rossmanów odwiedziłam w poszukiwaniu tego pudru, także no faktycznie to też o czym świadczy. Uwielbiam ten puder, skóra wygląda aksamitnie, przepięknie, cenowo, rewelacyjnie. Także słuchajcie, jeśli macie okazję, jeśli widzicie ten puder, no to po prostu bierzcie i róbcie zapasy, bo teoretycznie jest to kolekcja limitowana. Także no mam nadzieję, że jednak on znajdzie się w stałej kolekcji, ale nigdy nic nie wiadomo. To jest po prostu majstersztyk. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, no to mam tutaj jeden rozświetlacz. Jest to Revolution Vivid Bake Highlighter. Ja mam w odcieniu, słuchajcie, nawet nie wiem którym, bo tutaj mi się wszystko rozmazało, ale jest to taki rozświetlacz z różową poświatą. Oczywiście jest to kwestia, słuchajcie, preferencji. Ja akurat uwielbiam chłodne rozświetlacze i taki z różową poświatą mi odpowiada. No, już go troszeczkę zdenkowałam, jak zresztą widzicie na załączonym obrazku. Uwielbiam go, on jest dostępny i ja go właśnie kupiłam w drogerii Hebe. Przepięknie wygląda na skórze, ślicznie odbija światło, no i daje taki no, uroczy poblask różowy. Także jak najbardziej, jak najserdeczniej go Wam polecam. Kolejny produkt jest to róż z serii Ecstasy. Jest to Vibo Blusher. Ja mam ten w odcieniu 01, bo to jest mój ulubieniec ulubieńców i jest on tym zamiennikiem Narsa. Wygląda on następująco. Posiada taką piękną, przepiękną poświatę złotą. Zaraz Wam zrobię swatch, żebyście mogli tutaj zobaczyć, jak on wygląda. Okej. Nie wiem, czy to będzie widać, bo on się nie swatchuje zbyt dobrze, ale uwierzcie mi na słowo, że na skórze wygląda przepięknie. Daje złotą poświatę i jest również atrakcyjny cenowo, bo ten produkt kosztuje niecałe 22 zł, jest dostępny na rossmanowej półce, na drogeryjnej półce, także czego chcieć więcej, to jest po prostu sztos sztosów. Kolejnym produktem są cienie, są to cienie My Secret, czyli pigmenciki, o których wielokrotnie trąbiłam, ale stwierdziłam, że warto wspomnieć o nich po raz kolejny. Ja mam w trzech kolorach, czyli wszystkie: Golden Green, Turquoise Snow i Lilac Star. Tak one wyglądają, są przepiękne, błyszczą się po prostu, to jest naprawdę shine bright like a diamond. Słuchajcie, zaraz Wam pokażę tutaj na wieczku, no bo one się niesamowicie sypią. To jest golden green i mój ulubieniec, lilac star.
No i ten turkus, on ma troszeczkę inną konsystencję i troszeczkę mniej się błyszczy, ale również robi wrażenie. Są to pigmenty tanie, bo w promocji można je kupić już za kilka złotych. Ja bodajże kupiłam je za 7 złotych, tak mi się wydaje teraz. Także jak najserdeczniej Wam te pigmenciki polecam. Ja mam całą swoją kolekcję tutaj zawsze pod ręką, bo bardzo często po nie sięgam, oczywiście naprzemiennie z turbo pigmentami. Także tak to wygląda, tak jak wspomniałam, Drogeria Natura, tani produkt i daje rewelacyjny efekt, bo one po prostu robią robotę. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to mam tutaj tusz Vampire's Lovely. Wygląda on tak i ci, którzy oglądają mnie na bieżąco, wiedzą, że ja się z tym tuszem przeprosiłam, no bo na początku niestety nie przypadł mi on do gustu i uważałam, że no o co tyle szumu, co taki hype, co to ma być po prostu, nie pasuje mi to, ale faktycznie jak on się już odleżał swoje i zaczęłam go używać regularnie, no to uważam, że jest to w tym momencie najlepszy tusz drogeryjny, jaki mam w swoim asortymencie, a wierzcie mi lub nie, chociaż zapewne wiecie, bo widzicie, ja mam bardzo marniutkie rzęsy i jeżeli cokolwiek działa na nie optymistycznie, no to ja jestem zadowolona. Ten tusz również jest tani, jest dostępny w Rossmanie, także jak najserdeczniej polecam. Mam tutaj również pomadki Hean, które są dostępne w drogerii Hebe. Pokazuję Wam tutaj trzy kolory. Ja mam Purple Land, Pinup i to jest tutaj, nie pamiętam, bo już mam go dawno, słuchajcie, coś ze Smokiem. Także ja trzy kolory posiadam, no i to musi o czymś świadczyć. Ja je uwielbiam. Nie są to takie pomadki trwałe, mól, beton jak Superstay Matte Ink. Nie, to nie jest to. I usta też muszą być dobrze nawilżone, bo zdarza się, że one potrafią robić taką lekką skorupę, ale bardzo ładnie się utrzymują, pięknie wyglądają na ustach, kolory są nasycone, aplikator w porządku, łatwo dostępne, no bo w drogerii Hebe i za kilkanaście złotych można się w taki kolor zaopatrzyć, tam często są też promocje, więc można trafić faktycznie na bardzo dobrą okazję. Ja ze swojej strony jak najserdeczniej polecam. I jeśli już jesteśmy w temacie pomadek, no to mam tutaj pomadki oczywiście Golden Rose, mówię oczywiście, bo one od wielu lat mi towarzyszą. I tutaj mam akurat Soft and Matte Creamy Lip Color. Ja mam w dwóch odcieniach 110 i 114. Dlaczego ja je tutaj pokazuję? Jeżeli jesteście zmęczeni, słuchajcie, pomadkami matowymi, no to to jest bardzo dobra, moim zdaniem, alternatywa, bo one dają takie aksamitne, takie jedwabiste wykończenie welurowe na ustach. Przepięknie wyglądają, bo kolory, no jak widzicie, ja mam dwa, ale oczywiście skuszę się na więcej. Ja już mam mnóstwo tych pomadek, więc nie powinna mnie, ale one są cudowne, komfortowe na ustach, przepięknie wyglądają. Opakowania również, no co tu dużo mówić, sztos. No i one są dostępne oczywiście w Golden Rose, ale na wyspach Golden Rose, ale jeśli chcecie je zdobyć stacjonarnie, no to ja polecam drogerię Contigo i tam też można je zdobyć. No i co? Mam tutaj również podkład Aqua Jelly, tak mi się nazywa, Aqua Jelly Makeup z Belle, z tej hipoalergicznej, tak, z hipoalergicznej, słuchajcie, kolekcji. I dlaczego ja go tutaj pokazuję, dlaczego akurat teraz? Bo to jest bardzo dobry podkład na upały. Jest to podkład lekki, także to nie jest takie pełne krycie. Jeżeli lubicie taką szpachelkę jak ja, kilo szpachli, łopatę można tutaj po prostu nawozić, no to to nie jest to. Ale bardzo ładnie, naturalnie wygląda, ma przyjemną konsystencję. Kolor również, a i owszem, nie pamiętam jaki ja mam tutaj kolor. Widzę, że te napisy, kolor 03, że napisy wszelkie tutaj mi się troszeczkę starły. Ale kolor 03, 3, jaśniutki, jak najbardziej na lato, bardzo ładnie wygląda, wtapia się w skórę, no i co? Czego chcieć więcej, jest tani. No i co tutaj jeszcze mam? Mam Perfect to Last, czyli korektor Miss Sporty. No, słuchajcie, to jest sztos. Jeżeli nie widzieliście filmu z testem dotyczącym właśnie tego produktu, no to polecam. Tam się, wydaje mi się, niedostatecznie zachwycałam tym produktem, ale ja uważam, że to jest po prostu rewelacja. Aż oczy mi wychodzą z orbit, słuchajcie. To jest mega rzecz i myślę, że on będzie w pierwszej trójce moich ulubionych korektorów razem z korektorami właśnie z Lovely. Także to jest sztos pod względem kolorystycznym. Ja mam w odcieniu chyba Light Ivory. Nie.
001 Ivory. Wydaje mi się, że jest jeszcze Porcelain, ale ja mam podkład w tym samym odcieniu i on pasuje i to jest korektor dla bladziochów. Jest leciutki, można go łatwo transportować podczas podróży. Piękny daje kolor, przepięknie kryje. Również fajnie się do niego kleją cienie, bo mi wielokrotnie służył jako baza i nie jest drogi, bo kosztuje bodajże 10 zł, także no jest to świetna impreza. Jeżeli macie okazję go dorwać, no to ja jak najserdeczniej Wam polecam. To jest po prostu to! To jest korektor drogeryjny, który no na pewno nie ustępuje droższym markom i kolorystycznie dla bladziochów się nadaje, także no hura! No i ostatnia rzecz tutaj w moim rankingu, no to jest eyeliner, również z Miss Sporty i jest to Crazy Look Liquid Eyeliner. Wygląda on tak. Widzieliście, zdaje mi się, już ten eyeliner na moim kanale. Ja się na niego swego czasu obraziłam. Tak, obraziłam się jak mogłam. No coś mi się stało z tą końcówką i przypuszczam, słuchajcie, że ona była felerna już od początku. Końcówka wygląda tak. Bardzo ładnie, precyzyjnie wyrysowuje kreski na powiekach. To jest czerń. To jest prawdziwa czerń, a prawdziwej czerni ze świecą szukać. Bardzo ładnie, prosto się nim operuje. Jest również tani, dostępny w Rossmanie na drogeryjnej półce. Także ja jestem z tego produktu zadowolona i nie jest to moje pierwsze opakowanie, tak jak tego pudru z Vibo, które już drugie opakowanie katuję. No i to by było na tyle. To było 10 perełek drogeryjnych, w które moim zdaniem warto się zaopatrzyć. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy w przyszłości chcielibyście na moim kanale takie filmy jeszcze widzieć i czy może interesuje Was taka sama złota dziesiątka dotycząca produktów pielęgnacyjnych. Ja się już z Wami żegnam, dziękuję Wam jak najserdeczniej za oglądanie, bardzo mi było miło gościć w Waszych domach, w tramwajach, czy tam gdziekolwiek pod lipą, pod gruszą, gdzie mnie oglądacie. Bardzo mi było miło, czekam na Wasze komentarze. Zachęcam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, bo ja chcę być u Was na bieżąco. Ach, już chyba trzeba kończyć. Fajnie będzie, jak będziecie ze mną na bieżąco, jakby ja będę z Wami na bieżąco. Także piszcie, co tam u Was słychać, czy któreś z tych produktów lubicie, czy być może się zaopatrzycie. A ja się z Wami żegnam. Co tam? Turbopigmenty, jak zwykle. No co? No i do zobaczenia w następnym filmiku już niedługo. Cześć!